Kochani, wasze pojawienie się dzisiaj tutaj wzbudziło ogromne zainteresowanie, przede wszystkim przez wzgląd na ten stan błogosławiony. Chciałam ci powiedzieć, że wyglądasz naprawdę pięknie. Jak przygotowujecie się do roli rodziców? Nie wiem, czy jakoś szczególnie się przygotowujemy, pochodzimy z bardzo dużych rodzin i bardzo takich kochających się, więc po prostu myślę, że od początku, od dzieciństwa byliśmy przygotowywani do takiego życia rodzinnego. Tak, i myślę, tak. że jakoś się szczególnie nie przygotowujemy, chociaż teraz już zaczęliśmy już pracę nad pokoikiem. Rodzina nam non stop pomaga, więc praktycznie nie czujemy tych przygotowań. Mamy wsparcie od rodziny Sysi, od mojej rodziny, więc jakby nie czuć, że są jakieś przygotowywania. Bardzo się cieszymy, no i zresztą widać, że się cieszymy po moim stanie błogosławionym, bo jednak jak przystało na prawdziwego ojca, no to odbija się to także na mnie. Pozdrawiam wszystkich ojców na świecie, już wiem skąd te brzuszki. No dobrze, słuchaj, to nie czujesz się przynajmniej osamotniona w tych dodatkowych kilogramach. To w jakich kolorach szykujecie pokoik? Na razie biały, a co będzie, to się okaże, czy na różowo, czy na niebiesko, to myślę, że zrobimy na samym końcu, bo na własnej skórze poczuliśmy, co to znaczy zmiana płci w trakcie. Tak, no stop się zmienia, jeszcze niedawno mieliśmy jakby już gotowe imię, a po chwili zmiana i o zaskoczenie, także jakby jeszcze czekamy z pokoikiem, bo może w trakcie się jeszcze zmienić ta płeć, ale jakby na pewno będą takie dodatki od nas, myszka Miki pasuje do każdej płci, a ja po prostu uwielbiam Disneya, no i nie wyobrażam sobie, żeby moje dziecko wychowywałoby się bez Disneya. No właśnie, wy jesteście bardzo popularni w tym świecie influencerów i nie tylko. I czy na przykład zastanawialiście się już, czy będziecie chcieli pokazać twarz dziecka, gdy się urodzi, czy raczej tak jak niektórzy będziecie pokazywać je na przykład tylko i wyłącznie tyłem albo fragment ciała? Rozmawialiśmy o tym, ale oboje stwierdziliśmy, że będziemy pokazywać twarz dziecka mimo wszystko. Nie chcielibyśmy wykorzystywać jakby jego tożsamości do promocji jakichkolwiek marek, to jest w ogóle wykluczone, ale będziemy cieszyć się naszym szczęściem i będziemy na pewno pokazywać zdjęcia Bobaska. Dokładnie tak, to jest po prostu największe szczęście i nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł pochwalić się nim światu, no i zresztą spróbujmy zatrzymać naszych rodziców, czyli babcie i dziadków. No nie dałoby się. Oni też chcą się pochwalić pociechami przed swoimi znajomymi, przed rodziną całą. No a wiadomo, że Facebook to wszystko ułatwia. Rodzicielstwo to nie tylko przyjemne chwile, ale także sporo wyrzeczeń. Wy jesteście dość młodzi. No i tak rzeczywiście pojawiły się komentarze, czy nie za młodzi na bycie rodzicami. O ile w ogóle można być za młodym na tak wspaniałą rolę. Jak wy się czujecie z tymi komentarzami? Ja tutaj się już poruszam, bo mam przepiękny cytat. Ostatnio czytałem przepiękną książkę, już dokładnie nie pamiętam jej nazwy, ale był tam cytat a propos rodzicielstwa, że pan zapytał się swojej mamy: mamo, kiedy jest najlepszy czas, żeby posiadać dziecko? A mama powiedziała, że nigdy, bo zawsze jest coś, zawsze jest nauka, kariera, coś się robi, więc nie ma idealnego czasu. Po prostu dziecko jakby zmienia te priorytety i to jest w tym piękne. Że jakby... Ja chciałam coś powiedzieć. Uwielbiam towarzystwo dzieci, sama pochodzę z rodziny, gdzie mam same młodsze rodzeństwo, więc dla mnie to było marzenie, żeby mieć dziecko w tym wieku, szczególnie, że chcę mieć bardzo dużą rodzinę i im wcześniej, tym lepiej, wiadomo. Nie uważam, żeby dziecko było jakimkolwiek ciężarem i żeby przeszkadzało. Jakby myślę, że to spokojnie pogodzę, mam wsparcie sióstr, mam 3 siostry, mam mamę, mamy wspaniałe bratowe, tak, mamy Jasia. Ma także właśnie. Także niczym się nie przejmuję, wiem, że to będzie najbardziej kochane dziecko na świecie i nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę, bo bardzo chcieliśmy, żebyśmy byli młodymi rodzicami, żebyśmy mogli mieć później jeszcze gromadkę dzieci, więc... Dokładnie tak, mamy naprawdę duże rodziny, zresztą mamy także ogromne wsparcie od rodziny z Jaworzna, pozdrawiam ciebie, Piotrusiu, mamy po prostu... Gdzie się nie spojrzy, Sylwia ma ogromną rodzinę na północy, ja mam ogromną rodzinę na południu, góry i tak dalej, więc gdzie nie spojrzymy, tam jest ktoś od nas, a to jest właśnie najpiękniejsze. Wiadomo, nie można narzucać, że to jest odpowiedni czas i tylko ten czas, nie. To po prostu jest sprawa indywidualna każdego człowieka. Dla nas to był ten czas i jesteśmy na to gotowi. Mogę tak podsumować to, że jakby... priorytetem i najważniejsze w życiu zawsze jest rodzina, a my tą rodzinę powiększamy, dokładnie. Więc jakby zostajemy przy tym priorytecie. i bardzo Was za to szanujemy, to jakie imiona są na Waszej top liście? Każde. Nie odrzucamy żadnego. Są oczywiście wyjątki z racji historycznych, że tam w historii pojawiło się kilka postaci, które nabroiły, oj, zrobiły bardzo dużo złego, więc odrzucamy te imiona. Ale jest bardzo dużo i damskich, i męskich. Nawet udało się znaleźć jakieś wspólne, na które się zgadzamy, więc nie chcemy chyba na razie zdradzać, bo tak jak powiedziałam, sami jesteśmy ciekawi jeszcze, co to tak naprawdę będzie. Ale z racji moich upodobań muzycznych można się domyśleć, że Krzysztof od Krawczyka i Maryla od Rodowicz są na top liście. Jeszcze muszę przenegocjować to wszystko z Sylwią. Zresztą widzicie po minie Sylwii, że właśnie się dowiedziała o tych imionach i... No, tak, Jasiek zmienia bardzo często swoje upodobania, więc mogę się tylko dostosować albo wywalczyć swoje. Ale myślę, że ostatecznie, koniec końców, będziemy zadowoleni z tego, co wybierzemy. Kochani, to w takim razie bardzo serdecznie Wam dziękuję za rozmowę. Życzę zdrowia, no i co, do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia.